Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. No dobrze, to chyba wszystko, jakby coś jeszcze się wróci do głowy przy tym temacie, to wrócę, ale chyba wszystko wiemy, no ale no, jakby nie możemy zapomnieć o tym, co dźwignęło tę galę najbardziej, czyli koło main event, a w oczach fanów main event w tym wypadku. Sebastian Przybysz, Antun Racic, no nie wierzyłem, że Antun obieca, dotrzyma obietnicy i odpuści trochę tego swojego stylu i da po prostu na najlepszą walkę w historii KSW, na pewno w tej kategorii wagowej. No i teraz musimy już, ciebie pytam w twojej opinii też jako fana, który widział spod klatki to wszystko, czy też w historii KSW najlepsza walka o pas? No ja tak u siebie wrzuciłem, że to jest jedna z najlepszych, ale nie wiem, czy wiesz, pamiętaj, że gdzieś się też te walki i no, emocje z nimi związają. Tak, że no to fakt, no. No Mameda to kopnięcie, no to mówmy się super, a to było trwało bardzo tak, krótko, a tu pełen dystans, no to Materla Silva to... No i też myślę w kategoriach walki o pas, jakby, no wiesz, tak. Bo to właśnie, czy kategorię wagową bierzemy pod uwagę, czy walki o pas, czy w ogóle po prostu w tej kategorii to myślę, że nie ma o czym mówić, walki, to teraz no. Kwestia tylko, czy walka o pas najlepsza w historii. No ja bym tak chyba obstawiał, no tak mi się wydaje, musiałbym, wiesz, no też gdzieś tam, nie powiem szczerze, tak retrospektywnie nie gdzieś tam nie sięgałem, wiesz, pamięcią w głowie, ale napisałem na pewno jedna z najlepszych, jak nie najlepsza. Dokładnie tak stwierdziłem. No kapitalna walka. Tam było wszystko i się cieszę w ogóle naprawdę i że ten Antun też pokazał i powiedziałem mu, że jeżeli masz przegrywać, że tylko w takim stylu, że w ogóle, bo on oczywiście była, że stracił pas. Ja mówię, dobrze, ale już jakby, bo naprawdę rzadko mi się zdarza pójść i pogratulować zawodnikom po walce, tak szczerze, nie, mam good fight, nie, bo to wiadomo, dużo pewnie słyszą i tam klepania. Naprawdę podszedłem do jednego i drugiego po walce, po gali całej, wiesz, od razu co chciałem zrobić, to pójść i po prostu serdecznie im podziękować za taką jakość walki, którą, bo myślę, że to też pewnie będzie taki, wiesz, wzór, taki benchmark dla wielu zawodników, nie? I to nie jest tylko takie, nie wiem, popieprzone moje i Kawula i Woja w ogóle, o, takie chcemy waleczki, tylko rzeczywiście to jest walka i my powiedzieliśmy, świetna walka i nagle wszyscy, świetna walka, w ogóle, tak, tak, my to też widzimy. To jest fajne, że rzeczywiście to ludzie jakby odbierają, wiesz, bo czasami jest tak, że ja mówię, no to była dobra walka. Nie, no przestań w ogóle, mamy też takie rozmowy nawet wewnątrz firmy, nie? Jak ustalamy tam fight of the night, czy nawet poddania, czy no kauty, komu się co podawa, to też wychodzą jakieś różnice, co na to kto zwraca uwagę. Ale tutaj wszyscy po prostu, jak jeden mąż, nie obrażając żon, powiedzieli, że wiesz, że w ogóle kapitalna walka, więc też się cieszę, że ten Antun, wiesz, potwierdził, bo ja też tam w jakichś kilku wywiadach mówiłem, że widziałem go w wielu różnych jakby sytuacjach i trochę różnych kuluarowych historii słyszałem i cieszę się, że pokazał, że potrafi, że umie, a pamiętajmy, że trochę, wiesz, ma jednak nadal i to jest rzecz, której jakby nie zmieni, no jego całe, wiesz, jakby ograniczenia związane z zasięgiem rąk, nóg, no to wzrostem, no to wiesz, no, nie zmieni tego. No, może tam być silniejszy, szybszy, w ogóle, wiesz, celniej trafiać, silniej kopać, lepiej zakładać, wiesz, duszenia, ale no, pewnych ograniczeń już niestety no, nie jest w stanie przejść, więc pomimo tych ograniczeń, kurde, no załączył tego Sebastiana tam, wiesz, więc parę razy, więc naprawdę to w ogóle dla mnie jeden i drugi zwycięzcami są w tej walce. Pomimo, że oczywiście jeden musiał przegrać. No, no tak. No to bardzo fajna też sytuacja, no tak chyba mogę nazwać, środowiska, bo na zawodników i narożników w momencie, jak Antun przechodził od hali do punktu medycznego, to zebrał olbrzymie brawa Fighters Zone od wszystkich. I to jest bardzo fajne, że wszyscy z różnych narożników, z różnych teamów, z różnych jakby w ogóle no, media, wszyscy jakby docenili. Antuna bardzo podziękował, widać, że był wzruszony całą sytuacją. Że nie, o, w końcu oddał pas, w końcu ma Polak, o, dziękujemy, uciekaj, tylko faktycznie docenili, jakby w tym momencie docenili go najbardziej za tak. To, co zrobił do tej pory tak. I to też było bardzo piękne. Zależy wam na trylogii, czy natychmiastowej, tak. czy nie? Słuchaj, natychmiastowa w momencie, kiedy doprowadzimy i nam świat pozwoli doprowadzić do gali w Chorwacji, bo to też nie jest jakąś tajemnicą, że chcemy wracać do tych rynków, do tych krajów, w których już gdzie zaczęliśmy naszą przygodę, więc jeżeli dojdzie do gali chorwackiej, to tak, to wtedy
ze względu na Antuna i jego pochodzenie, to tak, to wtedy ta trylogia wydaje mi się ma... W ogóle jakby trylogia, jak najbardziej tak. Teraz pytanie, czy to będzie od razu, w sensie jeszcze w tym roku, czy powiedzmy trochę później. Więc jeżeli będzie Chorwacja, mogę zadeklarować, że wtedy w Chorwacji ta trylogia. Jeżeli nie, to myślę, że może tak, żeby po prostu już zawodnicy nie walczyli, tylko wiesz, już żeby też już nie zmęczyć niejako widza cały czas tymi samymi typami walczącymi o pas i tymi samymi twarzami, to ja bym akurat rozpuścił ich trochę, żeby powalczyli z kimś innym. Ale docelowo tak, już nawet jeżeli okaże się, że nie wiem, no, ten Przybysz by gdzieś stracił w trakcie ten pas, no to tak czy inaczej walka ich dwóch jak najbardziej. Mm. I teraz pytanie o kategorię 7-7, no bo była bardzo ważna walka dla jakichś rozstrzygnięć bliższych, dalszych. Pietrzak Kaszubowski, czy Michał zasłużył na to, żeby go traktować jako pretendenta do walki o pas? Tak, oczywiście. Ja myślę, że gdyby tu nie była trochę taka skomplikowana sytuacja wagowa Roberto, że jednak wszedł o kategorię wyżej, no i też gdzieś chce pozostać przez jakiś najbliższy okres, krótki, ale jednak najbliższy w kategorii półśredniej, to myślę, że kolejna by był Pietrzak Soldicz. Ale teraz przez to, że Soldicz jest 8-4 i też ta walka z Mamedem, ze Scottem jest jakby najbliżej nam do tego, żeby zakontraktować, no to myślę, że po prostu walka o pas tej kategorii no będzie musiała poczekać, nie wiem, pół roku, może 7 miesięcy, może coś. Czyli jakby nie zabierzecie pasa Roberto? Nie, ja nie jestem w ogóle zwolennikiem tych takich, wiesz, tymczasowych pasów, co tylko wprowadza jakieś komplikacje. Nie, tymczasowy to na pewno nie, takich, ale... Wiesz, Nie, wakowania pasa. Nie, bo Roberto nie chce wakować, jakby wiesz, no to jest też nasza decyzja, że my nie chcemy odbierać zawodnikowi tego pasa, bo też jakby zależy nam na tym, żeby Roberto te super fajty w innej kategorii wagowej toczył, więc to jest jakaś tam wspólna decyzja. Jeżeli on by powiedział, przechodzę na stałe, to mówimy, okej, okay, no to sorry, bronisz, nie bronię, zwijamy ci pas. Ale on po prostu na chwilę wskoczył do tej kategorii wagowej właśnie, żeby gdzieś te super fajty porobić i docelowo on nadal siebie widzi w welterweight. 7-7. Okej, okay, to czekamy w takim razie. Może, no bo nie wiem, jak to wam u was jest w regulaminie, a nie jest tak, że jak rok nie broni pasa, to musi go oddać? Być może. Może tak być. Może tak być. I wtedy... To regulaminowo trzeba jak było. Jak minie rok, to przecież od razu będą wszyscy walić drzwiami tak, oknami tak. I oddawać. Muszę to sprawdzić, to rzeczywiście, no. Bo tak może być i wtedy no to na logikę wychodzi mi Michalski Pietrzak. No bo Grzebyk przegrał jednak. No tak. Michalski ma 3 tak. Pod rząd. Tak. No tak wyjdzie, dokładnie. Tak by wychodziła. Artur tak by się nie ucieszy. Ale on w tej kategorii ma 6 u was, więc on już nie ma wyjścia. No nie, on już musi, wiesz, już każdy w ogóle menadżer, każdy zawodnik już musi brać pod uwagę, że wiesz, że już niestety to, że ćwiczysz z danym kolegą, musisz wziąć pod uwagę, że kiedyś może przyjść i z nim zawalczyć. Dodatkowo dochodzą różne religijne, wiesz, wierzenia, niewierzenia i preferencje. No niestety, no to ktoś musi tutaj, wiesz, decydować. Albo ty rezygnujesz z walki o pas, albo konkretnie z tej walki, albo schodzisz kategorię wyżej, niżej. No różne sytuacje, no ale wiadomo, musimy gdzieś tam to do przodu pchać i tutaj akurat no, jakby nam zależy też, żeby Roberto został w tym 8-4. To nie było tak, że to była jakaś decyzja, gdzie nas zaskoczył, tylko że gdzieś zapowiadał. No i okej, no jakby wiesz, jakby tutaj no, jedyna strata, że mówię, że przez ileś miesięcy, przez pół roku, może dłużej, nie będzie walki w tej kategorii, ale w opas, ale rzeczywiście muszę sprawdzić, jak tam regulaminy nasze mówią. No. Mm. I to zdjęcie Big News is Coming, to dotyczy, rozumiem, walki Roberto z Mamedem lub Scottem. Czy temat jest zamknięty, czy jeszcze... Nie wiem do końca, bo gadaliśmy o tym, gadaliśmy też o kilku galach, które mają się pojawić i jakichś różnych planach, więc nie wiem, co autor miał na myśli, bo kilku było tych planów, czy tam w ogóle rzeczy, o których rozmawialiśmy. Więc nie wiem, czy właśnie o tym, gdzie planujemy wejść, czy właśnie z jakimś zawodnikiem i to, ale tak, no jakby no to jest, jeżeli chodzi o strony zawodniczej, Scott, a Mamed, Scott, tutaj są te dwa nazwiska najbliżej, no i rozmawiamy, jak to rozegrać. Też to jest wynik właśnie tego, gdzie będziemy mogli zrobić galę. Jak będziemy mogli zrobić galę z publiką w Polsce, to inaczej będziemy układać ten fight card, inaczej jak będziemy w Niemczech, a inaczej jak będziemy znowu w Chorwacji, tak? I Roberto pasuje mi i do każdej z tych trzech destynacji. Scott już bardziej, no powiedzmy, do Anglii, więc Mamed bardziej już tutaj na Polskę. A to trójkę zobaczymy w tym półroczu?
No tak, tak, oczywiście, tak, tak. Mamy na pewno w 2021, drugiej połowy bardziej jesień. A mi o pierwszą połowę chodziło, że te najbliższe, czyli 60-61. Nie, 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 nie. To żadnego. To jest, poczekaj, poczekaj, co mamy? Nie, nie, nie. Przepraszam, w 61 może będzie, ale to też jeszcze to jest tam mamy gala jeden w tym terminowy, tak, jeden tam problem taki terminowy, więc... To słyszałem, że jeszcze nie wiadomo, czy maj czy czerwiec. Tak jest, że tu jeszcze mamy tam i to jest z kolei dostępności i później też trochę tam tematów związanych z Polsatem, więc jakby... No konkurencja nie śpi też, planuje galę. No tak, no i mamy, jesteśmy, wiesz, no już tam w Polsat bardzo dużo ma tych różnych gal, nie tylko MMA, ale bokserskich, więc też tego terminu w ogóle, wiesz, tych wolnych weekendów jest mało, więc jakby tu się właśnie pojawiają problemy, że tu już jest ktoś zajęty, tu już jest jakaś deklaracja, tu jest sprzedaż pay-per-view, a jest tak, że ta sprzedaż pay-per-view powinna być między sobą rozciągnięta, więc jakby no właśnie jest kilka takich jakichś tematów. Później jest Euro, później jest Olimpiada, więc takie trochę, wiesz, planowanie nie najciekawsze. Szami Labus, coś wiemy więcej? No, miałem taką poważną rozmowę z Iwanem na temat ich przeszłości. No, liczę, że się dogadamy. Tak mogę tylko powiedzieć, że bliżej jest mi dogadania się z Szamilem niż z Abusem. Ale naprawdę chciałbym, żeby jeden i drugi zawalczył u nas. Czy to nie Abus będzie rywalem Tomka Narkuna? Nie, nie, nie. Mogę też tyle zdradzić, że jeżeli Abus wróci do KSW, to na pewno wróci do KSW w nowej dla siebie kategorii, w 9-3. I myślę, że no trochę nieodpowiedzialnością dla nas było, żeby jego wrzucać, wiesz, nowej kategorii od razu do mistrza. No chyba, że rzeczywiście jest deklaracja jakaś taka zawodnika, ale nie ma jakiejś tam presji. Fani dobrze widzą, jakby tym zestawieniem się jarają. Tak, znaczy mi Abus pasuje właśnie na nowych zasadach i w nowym kontrakcie w kategorii 93. Myślę, że pierwsza będzie z niemistrzem, a druga jeżeli wygra z mistrzem. To taki jest jakiś tam mój szybki plan na niego, ale nie mamy jeszcze potwierdzenia, w sensie nie dostałem jeszcze po tej rozmowie, Iwan tam miał rozmawiać. Będę się z nim widział w następnym tygodniu, usłyszał, więc przegadamy ten temat. No dobrze, jeszcze z tej karty, no bo tam gala była okej, okay, natomiast no, tych mega walk to dwie, ja zapamiętałem dwie, nie nadrobiłem jeszcze całej, no to jeszcze jest Darko Stosicz, Michał Włodarek. To przykuło moją uwagę, no, oczywiście no otwarcie Galliku z wieczorek sprawdziło się, to danie szansy młodym, chłopaki zrobili naprawdę dobrą robotę i fajny kierunek, wiesz, to jedną walkę taką można wrzucić co gale na tym poziomie, ale Stosicz Włodarek, no ja akurat osobiście muszę przyznać z ręką sercu, nie byłem zaskoczony przebiegiem, znaczy jakby zwycięzcą może, przebiegiem pojedynku byłem zaskoczony troszeczkę jednak, bo dwa obalenia w minutę, to tego się nie spodziewałem, ale zwycięzcą nie byłem, no bo jednak mimo trzech porażek w UFC to dalej jest UFC, no a były rywal Michał Włodarka, Marowicz raczej nie reprezentował poziomu byłych rywali Darko Stosicza, więc u mnie tej zaskoczenia takiego dużego nie było, ale fani byli zaskoczeni, że jednak tak to wyglądało. Twoja ocena tego pojedynku też jest taka, też nie wierzyłeś, co widzisz, czy nie? Nie, nie, ja tutaj bardzo wyrównany. Znaczy, w ogóle jestem trochę Włodarkiem jakby zaskoczony, bo on był tak jakoś, wiesz, dobrze, mentalnie mam wrażenie, ustawiony do tego pojedynku. A mam wrażenie, że coś tam w ogóle go, wiesz, zamroziło, jakby, wiesz, nie do końca jakoś potrafił się rozwinąć, trochę tak jak Dylszka, który w ostatniej, trzeciej rundzie nagle jakby kurna, ktoś go doładował nowymi bateriami. Tutaj z kolei w ogóle był jakiś taki zafrizowany ten Włodarek, jakby to nie był do końca on, taki agresywny, eksplozywny, wie, że tam wchodził, no nie wiem, no ale no, ten Darko, no też, no co mówi, że... No znalazł sposób na Michała, no nie chciał się z nim bić, bo to byłoby nierozsądne chyba. Tak, więc znaczy nie, jakoś tak, czy jestem, bardziej jestem tak, że wiem, że coś temu Włodarkowi zabrakło, jakby coś tam gdzieś go, mówię, no jakoś trochę sparaliżowało i nie do końca się porozwijał, tak jak chyba sobie sam planował. Ale wiesz, no, to jest twardy facet nadal, więc myślę, że dużo z tej porażki wyciągnie no i tyle. No. Z tej gali coś jeszcze byś wyróżnił? Takiego, co zwróciło twoją uwagę? Poza Damiana Janikowskiego. A, no tak. Zimna, Damiano, chłodna. Poza w ogóle palcem sobie. No nie, ja to myślałem, że to jak patrzyłem, dopiero gdzieś w tych top 10 moments dopiero zczaiłem, że tam tak. On był wyłamany. Tak. Znaczy, tak. Nie wiem, co to było. Tak. No, ja myślałem, że on sobie, jeżeli mu przeszkadzało, że jakiś paproch na rękawicy no. I tak sobie, wiesz, bo on to zrobił, wiesz, na zasadzie nic się nie stało. A później mi na śniadaniu powiedział, że to jest. Ja mówię, co? No tak, że nie wiem, wyłamany, czy wyskoczył, no po prostu sobie tak wstawił. Ale jest okej z tą ręką?
Chyba ona tak, jest... nie wiem, no nie słyszałem się, wiesz, tylko... Ja myślałem, że on będzie, o, Tembla, gips, że to nie, jest... Nie, nie wiem, może, nie wiem, no nie słyszałem się, widziałem się z nim na śniadaniu dzień później i jakby to i później coś tam się śmiał z kolei z jakiejś mojej wypowiedzi i mi podsyłał jakieś tam kwaśne kawałki, ale nie pytałem o tą łapę jakoś, to mówię ci, cały ten tydzień w ogóle, bo ja naprawdę 2 dni odchorowywałem tą galę, 2 dni naprawdę się wyłączyłem, ja dopiero w środę wróciłem, tak, wiadomo, gdzieś tam te bonusy, coś, ale tak z najbliższą ekipą się komunikowałem, jakoś grałem w gierki, siedziałem, byłem taki jemią. Naprawdę. Byłem po prostu wypluty. Jakoś tak przyjechałem, w ogóle mówię, o fajnie, spokojniejsza gala, a tu nagle wiesz, 6 rano. O mój, fuck me. Więc nie, no w ogóle Damian, który naprawdę, bo to wiesz, jakby umiejętności takich czysto technicznych, myślę, że nikiemu nie odbierał, tylko po prostu dużo było różnych spekulacji na temat, czy Damian już po tych wszystkich porażkach jest w stanie się podnieść. No jednak, wiesz, mocne KO Jokera, przegrana z Materlą i tak dalej, wiesz, później taka wygrana, fajna, ciekawa z tym Szwedem, ale jednak miał tam dużo problemów i znowu ta jego głowa zaczęła tam trochę robić z nim, wiesz, to co ona chce, a nie to co do końca, wiesz, właściciel głowy chciał, a teraz... No, pierwsza runda, mówię, fuck, jak tak przetrzyma, to będzie naprawdę dobrze. No i druga, i trzecia. Naprawdę, no w ogóle taki progres, tak fajnie, mądrze zawalczony i fajna walka, bo to jeszcze czasami są, wiesz, takie taktycznie mądre, ale mało ciekawe wizualnie. A ta była świetna walka. Ja się cieszę właśnie i trochę z tego Antuna, znaczy nie trochę, cieszę się bardzo z Antuna i nie chcę nikomu nic odbierać i Przybyszowi naprawdę są serdecznie wszystko chłopak, ale mówię w ogóle o takim, wiesz, jakby jak obserwujesz i o takim progresie, no to zdecydowanie jak mógłbym wyróżnić, no to jest Antun i Damian, którzy nagle pokazali się w ogóle, wiesz, w innym świetle. Te wszystkie spekulacje, że Damian się skończył, ty stary, zostaw jego, już w ogóle nic z niego nie będzie, to już przegrany w ogóle, tam już nie ma głowy, tam już nigdy nie będzie w ogóle takiego zęba wojowniczego. Osadził ostatnio 12-0 typa, wiesz, tego Szweda Gustafsona, nie, teraz, no naprawdę bardzo jestem zbudowany, bo wiesz, no, bo jak słyszysz jeden głos, to mówisz, dobra, tam jakaś pojedyncza opinia, ale jak słyszysz nagle ich 50, to mówisz, kurczę, może czegoś nie dostrzegasz. Więc to ja się cieszę, że po prostu faceci się fajnie potrafią jeszcze nadal, pomimo różnych tam perypetii, niedoskonałości, jak każdy zresztą, ale wiesz, podnieść i dawać kapitalne walki, więc tutaj miałbym wyróżnić, no to ten co-main event zdecydowanie i Janikowski. Na pewno. Tutaj można powiedzieć, że tam zaczynają się powoli głosy pojawiać, takie coraz więcej już ich widzę, że Damian kroczy w stronę rewanżu z Michałem powoli. No. Jemu na pewno, chociaż on akurat, to nie ta walka, mu siedzi, jemu siedzi walka z Szymonem. I o tym mówił głośno, że on chce, jemu zależy na tym rewanżu z Szymonem akurat, a nie na Michale. Ale no jakby no, bliżej, no nie wiem, jak to są inne kategorie, no ale Szymon mu ucieka, no bo też wygrywa, więc tak by to, ale tak. myślę, że jedna i druga walka jest ciekawa i dla nich, i dla was, i dla fanów, tak. I dla Damiana na pewno. Ale jak mam kolejność, to zdecydowanie Szymon Materla, jednak to jest, wiesz, no jednak. Szymon Materla. Szymon, nie, że najpierw aha, Szymon, okay. A później Materla, no tak, jakby tak. W takiej kolejności, jak miałbym zestawiać teraz Damiana. Jednak pamiętajmy, że to wiesz, ja też fajnie, tutaj wszyscy go propsują i biją brawo i właśnie chodzi, żeby teraz z drugą strony, już wiem wszystko, już potrafię, już wiesz. Tylko jeszcze niech utrzyma tą chłodną głowę przez 2-3 walki, zakorzeni się, że będzie wiedział, to jest, wiesz, głowa, którą potrzebuje na walce i może robić wszystko, ale no jednak technicznie, no jednak Szymon, pomimo, że z Zawadą zrobił też progres taki, że mówisz, ty, w ogóle to nie inny zawodnik. To jednak, no nie porównujmy jeszcze przy całym szacunku dla Szymona, którego bardzo lubię, z Materlą. No jednak Materla to jest, wiesz, no kocur. No nie, no to tak. Jest inna w ogóle, wiesz, jakby też półka zawodnika, nie chodzi nawet o ilość walk, ale wiesz, no to umiejętności czysto, no to tak, jak ja bym miał oceniać, to zdecydowanie, wiesz, poziom wyżej, półka wyżej, no jest Szymon, a później przy wygranej to kolejnych gdzieś tam jakichś ziomków, choć widzimy, no wiesz, no Damian też jest taki dziwny w tych swoich historiach, no bo potrafił wygrywać przez swoje, wiesz, pierwsze walki z mocniejszymi, dużo z rywalami, później gdzieś może... Ale łapie to stabilizację, widać, tak. Że już to, że chyba na te odpowiednie tory wskoczył. Liczę na to. Też mentalnie widać, liczę na to, tak. Pomimo, że też miał rozsypujący się trochę tu team, wiesz, trochę jakichś problemów, trochę tej zmiany miejsca zamieszkania, jakiś, zawsze wiadomo, że gdzieś te prywatne problemy też wpływają na to, jak się, wiesz, zawodnik czuje w danej walce, ale tu widać, że
no chyba trochę ustabilizowanie, przepraszam, życia takiego prywatnego chyba służy jemu i ten powrót tam na te stare wrocławskie śmieci chyba też może to być nie do końca taki powrót, no to jest to gdzieś tam druga połowa roku chyba, ale no... No ale już był, już coś no tak, ćwiczył, tak, się tak. Tam z kimś układa, wiadomo, nadal jest WCA, ale no zobaczymy jak to pójdzie, ale wiesz, no jednak to jest... No jest to duża zmiana, szczególnie przed samą, wiesz, walką, kiedy nagle podejmujesz takie ryzykowne decyzje. Ja ci powiem, że byłem trochę tak, mówię, ale dlaczego przed samą walką sobie takie rewolucje róbcie po w ogóle, po co, wiesz, teraz nagle, wiesz, no to naprawdę to jest niesamowite, jak można obserwować, wiesz, jak zawodnicy po prostu w domu mają, nie mają spokoju, jak te emocje i jak głowa ich siada. A w momencie, kiedy naprawdę masz poukładany ten grunt swój jakby prywatny, czy to jest zawodowy, taki w sensie, że ktoś coś, jakiś biznes jeszcze prowadzi, albo jakąś działalność, albo coś z kobietą, z żoną, z rodziną, coś się, wiesz, dzieje, źle dzieje, jak to wpływa na walkę i w drugą stronę, jak tu jest poukładany, jak po prostu jaki jest inny w ogóle komfort, naprawdę. To ja w wielu przypadkach, wielu zawodników to obserwuję. No Janek tutaj jest takim modelowym przykładem. No. Wszystko się maksymalnie zgadza, no i mamy mistrza tak, UFC. No. Tak, to prawda. No i Janek sobie to poukładał, też to fajnie. No i poukładał tak po swojemu, pomimo, że... No Mamed też teraz, ta nowa wersja Mameda, nazwijmy to, który poradził sobie z tymi problemami gdzieś tam. Mamed 3-0. To już nie wiadomo ile zero, bo on co walkę tam, jakby te lata jeszcze ringowe u was, to też było co walkę, to było 2-0, 3-0, to już nie wiadomo. Nie, ale mówię wersja 3-0, no tak, tak, wersja 1, no. Wersja 2, wersja 3-0, już chyba tam trzecia albo czwarta wersja. Może tak być. KSW 61, na koniec chciałbym zapytać, czy karta zamknięta, 60, przepraszam, karta zamknięta? Nie, jeszcze nie. Jeszcze ale nie. Już mamy tam, no już bardzo dużo, już wiesz, jakby... 9 nie walk. Wiem, tak, 9 walk. No nie jedna albo dwie, coś tam jakieś są problemy takie. W ogóle, i dwie walki że... o pas, dobrze. Tak. Tomek i Marian. Tomek rywal jeszcze nie ogłoszony, Marian ogłoszony z Maćkiem, co się odlecze, to nie uciecze. Tak jest. Wczoraj z Maćkiem rozmawialiśmy, widać szczęście na twarzy, tak, że w końcu już nikt mu nie zabierze tego Mariana. Więc tutaj fajnie. I panie będą też. I będą panie. Panie, będą też, dobrze. No, mamy miesiąc, więc rozumiem, że te ogłoszenia niedługo będą tak, się... Tak, to... nie, no to tam są jakieś takie kosmetyczne rzeczy. To nie to, że to jest jakiś problem w kategorii, nie mówię problemu, tylko wiesz, czy lepiej ten, czy lepiej tamten. Więc wiesz, jakby takie wiesz, dogadanki. Ale nie, no to już to nic nie zmieni jakoś tak, że w sensie, że to nie będzie, wiesz, coś, co zaważy jakby na ocenie tej karty walk, że... No my jesteśmy, wiesz, no przygotowanie tak naprawdę dwutorowo idziemy, jeżeli chodzi o cały ten rok. Mamy no gale takie, które, wiesz, plan jest, że bierzemy pod uwagę gale zagraniczne, nawet z jakąś ograniczoną ilością publiki, bo chcemy wyjść gdzieś na świat. No albo też, że zostajemy w Polsce i trochę więcej publiki lub trochę mniej, więc to też gdzieś tam, wiesz, trochę to jest takie, że widzisz, no w kwietniu niby miało być dobrze, a jest gorzej niż było. No. Niż najgorzej na razie. Tak, więc... Czyli to studio, to się nic nie zmienia. 60. Tak. 61 jeszcze coś się może zmienić? Nie, myślę, że będzie też studio, może z jakąś drobną publiką, ale akurat tu mamy fajne, ciekawe miejsce, chcemy trochę wskoczyć w inne miejsce, do innego miasta, tak żeby trochę odświeżyć, bo już mamy wrażenie, że ograliśmy tą przestrzeń w ogóle jak żadną inną już tam, więc już też jakby tak nawet dla zdrowia psychicznego byśmy, wiesz, zrobili galę gdzie indziej. Więc jakby tak, najbliższa jest w tym samym miejscu w Łodzi, na kolejna jeszcze zostawię, bo to będzie też element no całej właściwie takiej tematyki gali. Aha. Więc to czekamy. Tak. No i dobrze, jakby jeszcze to może dopytam, wszystkie organizacje naokoło uderzają frikami. Dzisiaj nie wiem, czy dzisiaj zostaną ogłoszone, ale wiem, że będą friki na Fenie. Jest organizacja Norberta Sawickiego, AFM. Tworzą nowe się organizacje frikowe. No Babilon od tego i Armia też jakaś special edition, też jeszcze nie wiemy, co się za tym kryje. A u was jak? Są jakieś plany, czy na razie dobrze wam bez frików? Słuchaj, no u nas jakieś friki są, jak Martin Ford i tak dalej, czekają na swoje debiuty. Są jakieś tam plany, ale to my cały czas siedzimy w tym samym sosie, że nie, wiesz, nie będziemy nagle teraz robili specjalnych edycji. Nasz ten taki subbrand, jaki był 3F, gdzieś jest tak naprawdę na półce rezerwowej, czeka. Ja myślę naprawdę, no, ja cały czas widzę tyle rzeczy do zrobienia przy KSW i w ogóle przy prawdziwym MMA, nazwijmy to, i przy w ogóle dyscyplinie, przy sporcie, czy to przy stowarzyszeniu, czy przy tych, że jak
jakby naprawdę friki mi nie są, jakoś nie leżą. No, to jest tyle, że okej, raz na jakiś czas, no bo równie dobrze tego bombardiera można by było nazwać frikiem spudzianym, wiesz, no tam dwie walki, coś, ale też słyszałem takie głosy. Więc no Mariusza jakby... nie można frikiem za bardzo nazwać, więc to tak nie, pół frik to nie frik już wtedy. Pół frik to nie frik, ale wiesz, jest Marvin Ford, jest gdzieś jakiś tam, przymierzamy się do jakichś takich nazwisk, ale to jednak będą ludzie, którzy taki etos, wiesz, zawodniczy albo wiesz, ze sportu walki, albo z jakichś innych sportów siłowych wnoszą. To nie będą goście, wiesz, tam z ulicy wyciągnięci tylko dlatego, że ma tam milion na Instagramie, czy tam ileś, więc jakby nie mamy w ogóle, znaczy przynajmniej ja mogę inaczej, za siebie będę mówił, nie mam jakiejś takiego w ogóle potrzeby, ani poczucia, że wiesz, że w tą stronę usilnie musimy pójść. Ja rozumiem, że są organizacje, które teraz szukają swojej jakiejś mocniejszej strony, czy wiesz, dodatkowych źródeł komercjalizacji. My mamy się dobrze, przeżyliśmy ten COVID, czy tam przeżyliśmy w czasie przesu, może źle powiedziane. Przeżywamy dość dobrze, pay-per-view mamy na wyższym poziomie, potrafimy duże nazwiska, które zarabiają potężne pieniądze u nas, utrzymać z tych systemów, które mamy. Jest nam dobrze, robimy większą ilość gal, no nie ma potrzeby naprawdę budowania czegoś. Ja myślę, że nawet już nawet byśmy chyba nie mieli teraz nawet takich sił do tego, żeby budować kolejną, wiesz, organizację, jeżeli mielibyśmy, wiesz, gdzieś iść w takim rozumieniu, jak ja to widzę, powiedzmy budowanie KSW. To jest oddzielny team, oddzielne biuro, oddzielni ludzie. Już przy 9 galach rocznie to już to, co mamy, to już naprawdę jest, wiesz, enough. To już ciężko znaleźć miejsce teraz na spokojne w ogóle wakacje, no, wiesz, to będzie trzeba tam, okej, dobra, to mamy 3 tygodnie, spieprzamy wszyscy na wakacje, powrót, bo kolejne gale, a drugie pół roku jest bardzo ambitnie zaplanowane, przynajmniej w tej wersji A, bo wiadomo, jest wersja B i nawet jeszcze i C i D, jeżeli się uprzemy, więc no, więc... Czyli na razie nie musimy się, znaczy nie, braci Mroczek i Małysza z Ibiszem nie zobaczymy. Nie. No dobrze, czyli ewentualnie... Nie u nas, ale nie wiem, czy w ogóle. No to nie, to ja już tego to nie wiem. To zobaczymy, czy nas przyniesie, ale coraz częściej z większą obawą odpalam internet co rano, bo już co dzień jest ciekawiej. Ja nie wiem, jak już każdy sobie oceni po swojemu, czy lepiej, czy gorzej, ale ciekawiej. No dobrze, to ja w takim razie chyba wszystkiego się dowiedziałem. Czekamy na 24 kwietnia i na kolejne nazwiska, później KSW 61. No to tam to się dowiemy na KSW 50, na 60, kiedy co i jak i tak dalej. Dziękuję bardzo za Twój czas i za rozmowę, jak zwykle przyjemność i do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki.